Staś i Ola zapraszają na film pod tytułem Aktywność fizyczna. Ćwiczyłeś wczoraj na WF-ie? Pewnie! Pan od WF-u często nam powtarza, że ruch to zdrowie! A zastanawiałeś się, dlaczego codzienna aktywność fizyczna jest dla nas ważna? Sprawdźmy! Ruch jest jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia i potrzebny jest każdemu i w każdym wieku. Ruch zapewnia prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, prawidłową postawę ciała, dobry stan zdrowia. Aktywność fizyczna bardzo pozytywnie działa na zdrowie. Poprawia sprawność, wzmacnia siłę mięśni i poprawia koordynację fizyczną, co zapobiega wadom postawy, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, dobrze wpływa na pamięć, poprawia nastrój. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, jak choroby serca, nadciśnienie, nowotwory i cukrzyca. Dzieci powinny co najmniej godzinę dziennie bawić się, biegać, skakać lub jeździć na rowerze. Po dniu pełnym aktywności lepiej się śpi. Są jeszcze inne dobre strony. Idąc na podwórko pograć w piłkę, pobawić się na placu zabaw czy uczestnicząc w zajęciach sportowych, można poznać nowych kolegów czy spróbować nowych dyscyplin sportowych, z którymi nie ma styczności na lekcjach WF-u. Ja na podwórku lubię grać z kolegami w piłkę, a ja uwielbiam rowerowe przejażdżki z rodzicami. Praktycznie każda forma ruchu dobrze wpływa na zdrowie. Sprzątanie, spacer z psem czy chociażby chodzenie schodami zamiast korzystania z windy to też ruch i to ruch w zasięgu każdego. Każdego dnia człowiek powinien robić co najmniej 10 tysięcy kroków. Czasami wystarczy długi spacer z psem. Co nam daje aktywność fizyczna? Ile czasu dziennie dzieci i młodzież powinny być aktywne fizycznie? Czy lekcje WF-u są potrzebne?